Żarty się skończyły. Długo mnie nie było, bo potrzebowałem odpoczynku. Potrzebowałem się wyciszyć z dala od tego bagna, od tych karaczanów, wykopów i całego YouTube'a. I dobrze mi to zrobiło. Prawdziwe jest powiedzenie i 100% prawdy. Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Przynajmniej trochę doszedłem do siebie psychicznie. Nie budzę się w nocy. I mam trochę lepsze sny. Ale przynajmniej teraz już wiem, że zawiadomienie. Prokuratura rejonowa w Płocku. Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa. Sekretariat prokuratury zawiadamia pana jako pokrzywdzonego, że postanowieniem prokuratora rejonowego w Płocku z dnia 6 sierpnia wszczęte zostało śledztwo pod sygnaturą akt w sprawie dotyczącej uporczywego nękania i nieuprawnionego wykorzystania wizerunku Krzysztofa Pfeiffer w okresie od 1 marca do 3 sierpnia w Płocku, to jest czyn z artykułu 190a, paragraf 1 KK, starszy referent prokuratury rejonowej. Jak nie wierzycie, to sobie zobaczcie. Żarty naprawdę się skończyły. Teraz ci stalkerzy, hejterzy, prześladowcy, psychopaci, niech się mają na baczności, bo policja i prokuratura już wkroczyła do akcji, wszczęła śledztwo i będzie się za was wszystkich po kolei brać. Co do jednego, karaczana, wykopka, wszystkich i to bez znaczenia na płeć i wiek. Jeden już się wykruszył. Tak się zesrał ze strachu, że aż usunął konto. Myśli, że jak usunie kanał na YouTube, to prokuratura czy policja go nie namierzy. To się zdziwi. Dlatego, że w przyrodzie nic nie ginie, a na serwerach tym bardziej. YouTube jest zobligowany do tego, żeby udostępnić organom ścigania wszystkie możliwe dane. Od adresu IP po numer telefonu. Wszystko. A pamiętajcie, że dzisiaj wszystko jest rejestrowane. To już nie jest tak jak kiedyś, że miało się numer telefonu i było się kompletnie anonimowym, niewykrywalnym. Teraz numer telefonu jest zarejestrowany na imię, nazwisko, adres, a co jeszcze? Adresy IP. Myślicie, że jak wykorzystujecie sieci cebulowe, Tor, to zmieni wam IP albo ukryje IP? To jest nieprawda. Policja, zwłaszcza kryminalna, śledczy informatycy mają jeszcze lepsze sprzęty technologiczne, informatyczne, teleinformatyczne i prędzej czy później was wszystkich wyłapie. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie oni mają umiejętności i nie zdacie sobie sprawy, kiedy wam wparują do mieszkania, tak jak u mnie. Niespodziewanie przyjechała do mnie grupa policjantów, obezwładniła mnie. Użyła siły fizycznej, wykręciła rękę, skóry, kajdanki, przeszukali cały pokój. I po co? I po to, że jakiś karaczan w moim imieniu wysłał maila, że chce zabić siebie i współlokatorów. A wiecie, że takie maile, takie groźby karalne, to nie mogą pójść płazem. Został wywołany alarm i policja nie odpuści tego. Sama wszczęła śledztwo, sama od siebie, ja nie musiałem tego robić. Sama wszczęła śledztwo, sama od siebie i będzie po kolei wszystkich wyłapywać. Bo kto wywołuje takie fałszywe alarmy, to podlega i grzywnie, i odpowiedzialności karnej, bez względu na wiek. Jak masz 14 lat, to zapłaci za ciebie mamusia i tatuś. A ty pójdziesz do poprawczaka na 4 lata, a później odsiedzisz sobie wyrok już jako dorosły. Możesz być tego pewny. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jeden już karaczan, który dość ostro mnie tam stalkował, czarny król sumo, czy czarny wąż sumo, jakoś tak, napisał taką wiadomość, że myśli, że to jest śmieszne. Człowieku, czy chłopie, czy opie, już nie pamiętam, że mu policja matkę przesłuchuje, że zrobili wjazd na chatę. A Arkadio podejrzewam właśnie, że z tego powodu usunął konto,
usunął kanał YouTube'a. Możliwe, że założył nowy pod innym loginem, pod inną nazwą użytkownika. Stawia kolejne filmiki. Ale to go nie uratuje. To nie ukryje się. Może usuwać sobie kanału, ale numer telefonu pozostaje niezmienny. Adres IP tak samo. Więc jestem zadowolony, że prokuratura wszczęła śledztwo. Teraz to tylko kwestia czasu. Paru miesięcy. Wiem, że prokuratura ma 3 miesiące na zamknięcie śledztwa. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu 3 miesięcy, jeżeli wszystkich nie wyłapie, to będą stopniowo przedłużać. Co miesiąc, co 3 miesiące. Może to potrwać długo, ale mi to nie przeszkadza. Najważniejsze, żeby po prostu wszystkich Karaczanów wykryć, postawić przed sądem, a ja za to nękanie, za to prawdziwe nękanie, to ja na pewno nie odpuszczę. Możecie być pewni, że wytoczę wam dwie sprawy. Najpierw karną, a potem cywilną. Karną po to, żebyście zapłacili grzywnę, a jeżeli jesteście dorosłymi, to pójdziecie siedzieć. A jeżeli jesteście dzieciakami, które jeszcze chodzą do podstawówki, to zapłaci za was mamusia i tatuś, ale to jest raptem sprawa karna. Teraz będzie jeszcze sprawa cywilna i pociągnę ja was osobiście po kieszeni za to nękanie, za to prześladowanie, za to wydzwanianie tych kurierów tutaj. Będziecie wszyscy odpowiadać finansowo. Już ja wam to gwarantuję i obiecuję. Pociągnę was po kieszeni, takie odszkodowanie wywalczę, że do końca życia odechcę wam się jakichkolwiek głupich żartów. Bo pamiętajcie, życie to nie zabawa, a z prokuraturą i sądem to lepiej sobie nie pogrywajcie. Nawet nie zauważycie kiedy, a pójdziecie już siedzieć. Za byle co nie zamykają. Kiedyś tak było, ale teraz to już zamykają za coś poważnego. Wykroczenie już nie jest 400 zł, tylko do 500 zł. A tutaj policja nie postawi tego jako wykroczenie. Podejrzewam, że będzie żądała solidnego ukarania. Dostaną Karaczany solidną grzywnę. Tam jest chyba 1500 zł grzywny. I do 1000 zł nawiązki dla strony pokrzywdzonej. Czy tam poszkodowanej, pokrzywdzonej. Więc ja też muszę coś z tego ugrać. I na pewno coś ugram. Oprócz tego wam jeszcze obiecuję, że wszystkie te dowody, które mi dostarczacie sami, wszystko dostarczam już do prokuratury. Taka teka już jest. Taka teka. Teka jak u Wałęsy. Na wszystkie możliwe dowody, screeny, potwierdzenia, zamówienia, co jeszcze, ogłoszenia, te rozmowy wasze, te filmiki, adresy URL kanałów, wszystko to już jest w prokuraturze. I nie ma zmiłuj, że któryś z was wyjdzie z tego lekką ręką. I mnie to nie interesuje, ile kto ma lat. Możesz mieć nawet 10 lat, możesz jeszcze trzymać się spódnicy mamusi, ale za to, to ja ci kurde nigdy w życiu tego nie odpuszczę i nie wybaczę. Mało tego, ostatnio miałem znowu przesyłkę, niechcianą. Była przesyłka na ponad 2000, 2056 zł dokładnie. A wczoraj byłem na poczcie odebrać przesyłkę na kwotę 104 zł. I dalej się nie nauczył ten ktoś. Myśli, że jak ja siedziałem cicho tyle czasu, nie wstawiałem żadnych filmików, nie robiłem żadnych live'ów, to oni myśleli, że ja się poddałem. Myśleli, że ułomek machnął ręką, nic nam nie zrobi, nic nie może. A to się zdziwicie, co ja mogę. Ja bardzo dużo mogę. Mogę więcej niż wy wszyscy razem wzięci. Nie bez kozery nazywam się wszechstronnym mistrzem. Mam tak wielkie umiejętności i tak twardy charakter, że normalnie mogę wszystko. Jak będę chciał,
Jak tylko będę chciał, to takie odszkodowanie wywalczę, że wam się do końca życia odechce jakichkolwiek filmików, przeróbek, wydzwaniania, naciągania na koszty. W ogóle już nawet nie dotkniecie klawiatury. Możecie być pewni, jak dostaniecie taką solidną, porządną grzywnę, za którą sobie oczywiście postawię dojo, moje wymarzone, no to 1000 razy się zastanowicie, zanim coś zrobicie. Bo najpierw trzeba się zastanowić, a potem robić. Ale u was to jest na odwrót. Najpierw robicie, a później, jak coś jest już po ptokach, to wtedy myślicie. Ale nie u mnie. Ja nie zapominam i ja nie wybaczam. Nie daruję wam tego. Choćbym miał stracić zdrowie, a na końcu młodo życie, z tych nerw, z tego stresu, mogę nawet paść na zawał, ale wam tego nie wybaczę. Nie daruję wam tego. I nie pozwolę, żeby którakolwiek instytucja wam to odpuściła. I mnie to nie interesuje, że to może być uznawane, że nie wykryto sprawcy, że przewlekłość śledztwa, że na przykład jeszcze przedawnienie. Mnie to nie interesuje. Sam będę wnioskował o przedłużanie, jak będzie trzeba, ale wam tego nie daruję. Jeszcze się zastanowię, bo dzwoniłem już do interwencji do Polsatu. Powiedziano mi, że moja sprawa jest interesująca i chętnie by podjęli działania, tylko muszę wysłać im na maila wszystko albo listem, wszystko co tylko mam. Wszystkie moje materiały dowodowe. Poważnie się nad tym zastanowię, bo YouTube to przegina pałę i to na całej linii. Zgłaszam filmy. Jeden film o pedofilstwie zgłosiłem i całe szczęście został usunięty. Ale pozostałe filmy jakoś mają opór, by usuwać. Ale ja ich nauczę. Jak mi YouTube są takimi miliarderami jak Orlen, no to zapłacą ze 100 tysięcy grzywny. Mógłbym chcieć i milion, ale po co? Wystarczy mi 100 tysięcy. Jak dostanę 100 tysięcy, a oni dostaną taką grzywnę, to 1000 razy się zastanowią, zanim napiszą, że nie widzimy problemów, nie widzimy naruszeń regulaminu, nie widzimy złamania wytycznych. 1000 razy się zastanowicie, głupie YouTube przebrzydłe, zanim takie bzdety napiszecie z automatycznego, można powiedzieć, wysłannika, można powiedzieć. Bo to jest normalnie komputer, automat i wysyłka automatycznych wiadomości. Coś jak automatyczna sekretarka. Ale 1000 razy się zastanowicie, już ja wam to obiecuję. Pozwę was do sądu, to normalne. Nadpyszne.pl też się zastanawiam, by ich pozwać. Póki co nękania nie ma już, ale to tylko dlatego, że nie robię live'ów. Bo te wszystkie zamówienia na pyszne.pl brały się stąd, że kiedy robiłem live'a, czyli transmisję na żywo na kamerce i te wszystkie mędy przebrzydłe widziały na żywo to, co tu się dzieje, to wtedy dawaj, żeby nasyłać na mnie kurierów, bo oni chcą mieć imbę, jak to mówią, czyli tłumacząc na nasz język polski, imprezę. Chcą mieć ubaw, popachy. Chcą widzieć, jak ja się wkurzam, jak ja grożę dookoła wszystkim, jak wyzywam kurierów, jak na nich krzyczę, jak się wściekam. Oni właśnie tego chcą, ale ja przez ten czas zdążyłem się uspokoić, zdążyłem się wyciszyć i zacząłem trochę myśleć już głową, a nie tylko, wiecie, emocjami. Także dlaczego nie robiłem tak długo live'ów i filmików? Dlatego, że już nie chcę dostarczać im w sensie Karaczanom, im żadnych materiałów do nowych przeróbek. Wolałem z tym skończyć i mieć święty spokój. Nie robię live'ów, by tu nie przyjeżdżali kurierzy z pyszne.pl. Nie wstawiam filmików, żeby nie było potem głupich przeróbek.
co z tego, że to są przeróbki zmanipulowane, montowane, wycięte, przeinaczane, wyrwane z kontekstu zdania? Co z tego, jak ludzie to oglądają i mają właśnie bekę, mają tę inbę całą? A mi się to nie podoba, bo ja nie jestem osobą, z którą można sobie pogrywać i z której się kpi. Każdy, kto ze mną będzie pogrywał, to pożałuje. Choćby nie wiem, kim był i ile lat miał i jaką posturą się tutaj panoszył, ja nie odpuszczam, ja nie daruję i ja się nie lękam. Sprawa jest w prokuraturze. W poniedziałek jadę na policję złożyć zeznania i nie ma zmiłuj. Sprawa się wyjaśni. Będę osobiście w to ingerował. Jak będzie trzeba, będę codziennie jeździł, czy do prokuratury, czy na policję. Jak będzie trzeba, to sprowadzę tu telewizję, nagłośnię sprawę na cały eter, na cały kraj, żeby nawet telewizja się za YouTube'a wzięła, bo ma taką możliwość. Jeżeli YouTube ignoruje mnie dlatego, że jestem szarym, zwykłym Polaczkiem, no to takie organy ścigania jak policja, prokuratura i media nie będą ignorować. Jeżeli ja sobie sam nie poradziłem, to będę musiał użyć środków, których się każdy boi. Telewizji. Boją się wszyscy telewizji i sądów, bo wiedzą, że z nimi nie ma żartów, że to jest wszystko nagłaśniane i surowo, ostro karane. Dlatego ja też tak zrobię. Cierpliwości. Sprawa, myślę, że w tym roku się wyjaśni i wszystko już będę wiedział. Póki co nie zamierzam robić żadnych live'ów i filmików. To jest jeden, jedyny, taki wyjątkowy, żebyście wiedzieli, że prokuratura wszczęła śledztwo, że sprawa jest już w toku, że wszyscy już działają, policja, prokuratura i mam nadzieję, że też niedługo sąd, że jak zobaczy tę sprawę, to przyzna mi rację, przyzna mi odszkodowanie. Chociaż odszkodowanie to zasądzi mi sąd, ale będę żądał od was, karaczanów przeżywych, bo to wszystko jest wasza robota. Pociągnę po kieszeni także wszystkie portale typu Wykop, Karaczan, YouTube i co tam jeszcze. No z Facebooka to dużo tu nie ugram, bo na Facebooku to tylko ta menda przebrzydła. A ta, jak ona miała? Nie powiem, nawet się nie przedstawiłam. Ta Maria Lex to jest pewnie fałszywe imię i nazwisko, więc nie ma nawet co tego brać pod uwagę. Więc można powiedzieć, że troll albo karaczan z Facebooka. Wszystkich się pociągnie po kieszeni. Możecie być pewni. Co jeszcze mogę powiedzieć na koniec? Czytam te wasze komentarze. Piszecie, że Naruto miał gorzej. Że Naruto miał tragiczne dzieciństwo. Że ogólne tragiczne życie. Że nawet został Hokage. Okej, zgoda, ale pamiętajcie, to jest anime, to jest napisane przez kogoś, a tu dzieje się moja prawdziwa historia i sam własny scenariusz piszę. Fakt, Naruto miał gorzej, ale ja też lekko nie mam. Naruto się nie poddał i ja też się nie poddaję. To, że milczałem tyle czasu, to tylko dlatego, żeby mieć święty spokój, przemyśleć bardzo dużo spraw, podjąć konkretne, racjonalne działania i takie właśnie zrobiłem. Pociągnę po kieszeni wszystkich, którzy w tym stalkingu brali udział. Pociągnę też policję, która mnie niesłusznie zatrzymała. Pociągnę nawet tych, którzy będą ignorować to śledztwo. Każdego. Nie ma zmiłuj, nie ze mną. Możecie być pewni, że ja nie odpuszczę tej sprawy. Niech ona się ciągnie nawet rok, nawet 2 lata. Ale muszę się dowiedzieć, kto za tym stoi i sam osobiście się za niego wziąć. Karnie i cywilnie. Najlepiej byłoby wymierzyć samosąd, dać taki porządny wpierdziel, taki, żeby nigdy w życiu go nie zapomniał, zrobić z niego warzywo albo kalekę, ale co z tego?
158 i mogę ja iść siedzieć za takiego śmiecia. Ale nie. Teraz będę myślał trochę głową, a nie tylko emocjami. Nagłośnię tę sprawę, możecie być pewni. Ta sprawa ujrzy porządne media, nie tam żadne TVN-y, tylko prawdziwe programy rzetelne, które nagłośnią to nie tylko dla sensacji, ale dlatego, żeby wyjaśnić tę sprawę. Bo TVN to działa na zasadzie sensacji. A ja nie chcę sensacji. Ja chcę pomocy i prawnej, i mediów, i nawet też by się przydało trochę współczucia od ludzi z całego kraju. Bo to, co ja przechodzę, to jest tragedia. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jakie czuję upokorzenie, kiedy muszę dzwonić do wszystkich, do jednego sprzedawcy, do drugiego, do trzeciego, iść na pocztę i wszystko tłumaczyć, że to nie ja, że zrobił to ktoś inny w moim imieniu, podał się za mnie, podszył się pode mnie, zna mój adres i wykorzystuje to na fałszywe zamówienia. Muszę przepraszać, chociaż nie powinienem, ale robię to, żeby ktoś wiedział, że jestem porządnym facetem. Wszyscy mówią, że no, to nie pana wina, no, skoro to nie pan zamawiał, no to nie pana wina. No. No ale takiego gagatka by się przydało złapać. No, ja też się z tym zgadzam. Przydałoby się ich złapać. Przydałoby się trochę nauczyć ich odpowiedzialności, bycia dorosłym i żeby, wiecie, 1000 razy się zastanowili na drugi raz, zanim coś takiego zrobią. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o taki filmik wyjaśniający. Jeszcze na koniec wam powiem, że domniemywam, kto to może wszystko robić. Domniemywam, że to może być ta osoba, która przegrała ze mną w sądzie, na którą nasłałem komornika, która zapłaciła ponad 5000 zł, która bezczelnie pożyczyła znowu pieniądze na prawie 1100 zł. Znowu nie oddaję, a kiedy znowu wysłałem pozew do sądu, to teraz mści się albo sama osobiście, albo z pomocą innych. Jeżeli okaże się, że to jest ona, to jeszcze większe kroki radykalne podejmę niż do takiego byle jakiego Karaczana. Jeżeli to jest ta osoba, bo jeżeli to nie jest ta osoba, to nie chcę jej tutaj pomawiać i nie chcę się wkopać, ale z nikim tak na pięku nie miałem, jak tylko z nią. I może być pewna, że skoro zmieniła miejsce ze Śląska na Ciechocinek i z Ciechocinka na Siestrzeń, czy tam Bieniewice, czy Grodzisk Mazowiecki, czy Żabia Wola, czy Żyrardów, gdziekolwiek ona się nie ukrywa, to ja się dowiem. Dowiem się. Bo jeżeli sprawa poszła do sądu, to sam sąd ją znajdzie. Musi postawić ją przed odpowiedzialnością. To nie jest tak, że tu będzie osoba widmo, że a, nie znalazłem adresu, to ona za to nie odpowie i będzie robić przestępstwa dalej. Nie. Możecie być pewni, że sąd i prokuratura może dużo więcej niż ja, mają większe wpływy niż ja i wyjaśnią to jeszcze szybciej niż ja. A jeżeli tylko się potwierdzi, że to jest ona, to nie będę patrzył na to, że jest samotną matką z dwójką dzieci, każde z innym i bierze pagasów alfonsów i się z tego utrzymuje. Nie będę patrzył. Takie podejmę radykalne kroki, że do końca życia będzie przeklinać dzień, w którym mnie poznała, spotkała i oszukała. Dobra, wszystko. Kończymy filmik. Musi to wam wystarczyć na bardzo długo, bo nie będzie żadnych live'ów, żadnych filmików. Nie będzie żadnych, mam nadzieję, przeróbek,
ale widzę, że są na tyle bezczelni, że przerabiają ciągle stare filmiki, których już każdy ma już dosyć, już mu obrzydło to oglądanie ciągle tego samego. Czytam komentarze i mówią tam ludzie, że nie macie co robić, nie macie swojego życia, nie macie obowiązków, nie macie już się do kogo przywalać. Ludzie normalnie już wiedzą, że ile to można ciągle jedno i to samo oglądać. A ja już nie dam im satysfakcji z mojego wkurzania się, z różnych głupich filmików, które mi potem ciążą. Usuwać ich nie będę, niech zostaną. Tak samo suby. Miałem zamiar usunąć konto, trzecie już z kolei, ale mówię sobie, niech zostanie, zobaczymy. Jak tylko sprawa się z Karaczanami i tym stalkingiem wyjaśni, to wrócę do YouTube'a, zmienię content, będę wstawiał inne filmiki i mam nadzieję, że ludzie będą jakoś inaczej na to patrzeć, a nie tylko, że nienawiść, hejt, Matki 500+, i Karaczany. Nie. Nie tylko na tym świat się kręci. Ja też mam swoje pasje i zainteresowania, i którymi mógłbym się podzielić. Lubię sobie pograć na gitarze, lubię sobie pograć na okarynie, lubię sobie poćwiczyć czy na siłowni, czy w domu, czy sztuki walki, czy rozciąganie, czy jogę, czy medytację. Mam wiele zainteresowań i takie filmiki na pewno by się ludziom podobały. Jestem też fanem anime, więc fani anime też mogą liczyć na to, że jakieś będę filmiki wstawiał. Na przykład coś o Dragon Ballu, coś o Naruto, coś ogólnie o anime, coś o sztukach walki. Coś na pewno będzie fajnego. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze muszę dojść do siebie. Trochę już jest lepiej. Psychicznie doszedłem do siebie. Wagowo już też. Jak się nie denerwuję i nie wchodzę na YouTube'a, nie śledzę tych filmików przeróbkowych, to trochę spokojniej mi się żyje. Ale to był właśnie błąd, że się udzielałem, że wstawiałem filmiki, że się wściekałem. Tak samo te groźby karalne. Wystarczyło raz powiedzieć coś na policję, że to takie i takie, że im nie daruję, że ich rozwalę i od razu zaraz 100 filmików u każdego Karaczana, jeden inny i jestem pogrążony. Mam nadzieję, że policja i prokuratura tych filmików nie wezmą na poważnie, bo to wszystko było robione pod wpływem emocji, nienawiści do wszystkiego i wszystkich za te krzywdy, które tutaj mi wyrządzono. Nikt nie powinien mi się dziwić, nikt nie powinien mieć mi za złe, że takie coś robiłem czy mówiłem. Powinni mnie choć trochę zrozumieć, powinni zrozumieć, co przechodzę, w jakim stanie psychicznym, fizycznym jestem i emocjonalnym, że byłem na załamaniu nerwowym, że byłem wykończony psychicznie, że nie chciało mi się kompletnie nic, nawet żyć mi się nie chciało, że miałem myśli samobójcze, że byłem u psychologa, że byłem u adwokata, że jeżdżę po prokuraturach, że ostatnio byłem w sądzie, złożyłem wniosek, więc nie powinni mieć mi za zło, że powiedziałem takie słowa ostre, w takim amoku można powiedzieć, bo kiedy, pamiętajcie, ktoś jest w szoku, ktoś jest wściekły, w furii amoku, to nie kontroluje siebie, swoich słów i czynów. No mam nadzieję, że już tu więcej policja nie zawita z żadnym fałszywym donosem, anonimowym czy normalnie z podpisem, żeby nie było takich tutaj scen, że mój współlokator musiał to widzieć, że był zażenowany całą tą sytuacją, że jeden współlokator, ten młodszy, ze mną się o to pokłócił, że to było podstawą do mojej wyprowadzki, bo nie chciałem się z nim kłócić, ale w
z powrotem wróciłem, znowu zaczęły się problemy. No co zrobić? Tutaj z chłopakami się zżyłem, mieszkam już tu 9 miesięcy. I gdyby nie te karaczane, gdyby nie ten stalking od marca, czyli od dnia, w którym złożyłem pozew na ten mendę, o te pieniądze, to do dziś dnia wszystko byłoby dobrze, byłby święty spokój. A pamiętajcie, to wszystko się zaczęło od dnia, kiedy złożyłem pozew na tę mendę o te pieniądze. I teraz mam na 100%, no dobra, 99,9% podstaw, że to wszystko może być jej robota. Bo to się zaczęło chronologicznie. Jak w lutym wysłałem pozew do Aleksandrowa. I Aleksandrow mi nic nie odpowiedział, nawet nie wysłał zwrotki z odrzuceniem tego pozwu. To już na pewno wiedziałem, że tu Aleksandrow nie będzie miał nic do tego. Będę musiał szukać gdzie indziej. Wysłałem do Żyrardowa. I jak tylko powiedziałem, że wysłałem do Żyrardowa, a to było gdzieś. Kiedy to było? Na początku marca właśnie. To wtedy zaczęły się te problemy z tym nękaniem. Zaczęły się najpierw filmiki, przeróbki, a stopniowo później w czerwcu pojawiły się zamówienia kurierskie. Możliwe, że to jest jej robota, możliwe, że to jest robota wszystkich jej popleczników, ale nie wierzę, żeby cały kraj mnie aż tak nienawidził, żeby każda inna osoba w Polsce. Jedna w Poznaniu, druga na Śląsku, trzecia na Pomorzu, czwarta na Kujawach, żeby tak każdy mnie nienawidził i każdy sobie takie żarty robił. To akurat nie uwierzę, bo po pierwsze, ja nikomu nic złego nie zrobiłem. Ja żadnych danych nie rozpowszechniałem. Nawet gdybym znał jej dane, to też bym nie rozpowszechniał. PESEL-u się nie rozpowszechnia. Adresu tym bardziej. A ja co powiedziałem? Imię i nazwisko, i miejscowość, i wszystko. A tutaj wszystko było rozpowszechnione. Adres zamieszkania, adres mój Dobrzyński, PESEL, numer telefonu jeden, numer telefonu drugi i nawet numer rejestracyjny samochodu. Wszystko było rozpowszechnione. I to jest chore. To jest chore. Nie wolno takich rzeczy robić. Ale jak nie wiecie, to ja was uświadomię. Zapłacicie taką grzywnę i karę, że do końca życia 1000 razy się zastanowicie, zanim cokolwiek zrobicie takiego głupiego. Bo to nie będzie tłumaczenia, że ach, to była głupota, to była zabawa, to była imba. Nie. Za czyny się swoje płaci, a wy zapłacicie. I to nie mało. Możecie być pewni. Dobra, kończymy, bo już ponad pół godziny się rozgadałem.